Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego raportu na odchodzący tydzień. No, tydzień, który będzie mieć bardzo mocne akcenty. Chyba możemy śmiało powiedzieć, że będzie to tydzień z pewnym wydarzeniem, które można uznać za jedno z najtrudniejszych w całym roku. Taki właśnie szykuje się zestaw zdarzeń, ważnych układów, które będę właśnie omawiać dzisiaj, bo naprawdę jest o czym mówić. Nie to, że ja straszę, bo wiecie, że ja nie lubię straszyć, ale na pewno o pewnych rzeczach warto opowiedzieć, dlatego dzisiaj się spotykamy, jak zwykle w poniedziałki rano, o tym, żeby porozmawiać o tym, co nas czeka. Jeżeli uważasz, że ten materiał jest interesujący, to zalajkuj, zasubskrybuj. No, niektórzy to oglądają też na Facebooku, więc tutaj to się akurat nie da, ale ci, którzy oglądają mnie na YouTube, no, proszę bardzo, jeżeli uważasz, że to jest ciekawe, to jak najbardziej zapraszam. Co to takiego się zdarzy? Właśnie, środa. Środa jest dniem, który śmiało można powiedzieć, niesie taki splot zdarzeń, takie spiętrzenie zdarzeń, że nie wiadomo, za co się łapać. Bo po pierwsze, jest to dzień pełni Księżyca, która, jak wiecie, sama w sobie jest zdarzeniem mocnym, jest zdarzeniem, które porusza, ma wpływ na nasze życie, ma duże konsekwencje, jak zawsze pełnia, bo jest to dzień przesilenia. Coś się wypełnia, nomen omen, właśnie w pasie ryby, bo Księżyc w rybach, Słońce w pannie, czyli w znakach zmiennych, woda, ziemia, procesy emocjonalne, umysłowe, psychiczne, mentalne, intelektualne, psychologiczne, komunikacyjne wtedy bardzo mocno się akcentują oraz wszystkie rzeczy, które związane są z natłokiem spraw, myśli, przejmowania się, martwienia, zastanawiania, analizowania. Ogromnej ilości informacji, takich trochę też redundacji tak zwanych, czyli pustych przebiegów umysłu, chaotycznych różnych procesów mentalnych, umysłowych. Tego bardzo, bardzo dużo będzie i będziemy musieli się jakoś z tym uporać. No, to zawsze na pełni się dzieje, zwłaszcza na pełni w pasie panna ryby. Ale to nie wszystko. Ponieważ w tym dniu planety się tak ułożą, że Słońce będziemy mieć obok siebie Merkurego, to już dwie planety. Naprzeciw, czyli Księżyc w rybach, będzie mieć zaś Neptuna i Saturna. Czyli popatrzcie, to nie jest taka zwykła pełnia, gdzie mamy dwie planety naprzeciw siebie. To jest pełnia, w których są zaangażowanych aż pięć planet. Tworząc linię, no właśnie nie, jeszcze nie, tylko więcej. Tworząc linię planetarną. I do tej linii właśnie pięciu planet w kwadraturze ustawi się Jowisz, co daje nam w sumie już sześć planet, czyli z sześciu planet półkrzyż planetarny, bardzo mocna, bardzo agresywna, dynamiczna figura, bardzo wiele zmieniająca, bardzo wiele nakręcająca różnych procesów wewnętrznych, psychicznych, emocjonalnych, komunikacyjnych, tak jak już mówiliśmy, bardzo dużo się dzieje, ale to nie wszystko. To nie wszystko, bo w tym dniu też dojdzie do częściowego zaćmienia Księżyca, które, no, zaćmienia Księżyca mają właśnie miejsce na pełni. No więc mamy zestaw już tak mocny i tak ostry i tak twardy, że naprawdę bardzo, bardzo silnie to porusza różne te nasze doświadczenia wewnętrzne, duchowe, osobiste, emocjonalne, procesy mentalne. No nie będzie łatwo, nie będzie to proste. Trzeba się będzie sobie z tym jakoś dać radę. Oczywiście nie zachęcam, żebym w tym dniu robić jakieś bardzo duże, podejmować jakieś bardzo duże decyzje, bardzo ważne, skomplikowane decyzje wymagające jakiegoś takiego dobrego przygotowania. Analiz bardzo dużych zobowiązań finansowych, zwłaszcza, czyli czegoś, co niesie ze sobą pewne konsekwencje bardzo istotne, zwłaszcza o charakterze biznesowym, zawodowym, finansowym, emocjonalnym. Natomiast to nie jest dzień, w którym się należy owinąć w koc, siedzieć w domu, odciąć od świata i nic nie, że tak powiem, robić, bo to też nie o to chodzi.
Przede wszystkim to, co warto w takim dniu robić, to bardzo dużo pracować ze sobą, ze swoim umysłem, ze swoją podświadomością, duchowością, tym wszystkim, co siedzi gdzieś w naszym wnętrzu, w naszej psychice, no bo to akurat warto robić. To jest akurat czas, w którym no, jakakolwiek praca i aktywność związana z tymi naszymi doświadczeniami wewnętrznymi bardzo będzie procentować. To jest dobre, to jest potrzebne, to jest warte tego. To jest naprawdę, zachęcam do tego, żebyśmy dużo energii, dużo uwagi, dużo czasu poświęcili na te nasze właśnie różne osobiste refleksje, medytacje, wizualizacje, pracę z energią, pracę z emocjami, procesy terapeutyczne. Paradoksalnie w takich momentach, gdzie jest tak trudno, to one bardzo pięknie idą. Czyli oczywiście to jest środa, ale pewne napięcia już się mogą zacząć od poniedziałku zauważać, a we wtorek już na pewno na mocno. Czyli to nie jest tak, że to tylko ten jeden dzień. Najczęściej jest tak, że przed pełnią, czy przed nowiem czasem też, ale przed pełnią najczęściej się te rzeczy manifestują, czyli bardziej taka intensywność, skrajność, ekstremalność, czy po prostu dynamika tych procesów ma miejsce z reguły przed niż po pełni czy po nowiu. Czyli wielu z Was może odczuwać te różne takie intensywne historie właśnie przed. Więc ze względu na to, że ten półkrzyż jest taki mocny, na przykład niektóre planety, no tak jak Słońce i Merkury, będą w opozycji do Saturna już wcześniej, więc ten półkrzyż, on się już będzie rozwijał wcześniej, tylko zostanie po prostu tą pełnią wzmocniony bardzo silnie i ta pełnia będzie takim trochę cynglem, wyzwalaczem, moglibyśmy powiedzieć, pewnego rodzaju manifestacją bardzo silną tej energii, która się tak bardzo, bardzo agresywnie obudzi. Agresywność może to nie jest dobre słowo, bo to są znaki zmienne. Oczywiście znaki zmienne mają też swoją pewną elastyczność, pewną otwartość na pewnego rodzaju jakieś zrozumienie, przemyślenie, przeanalizowanie, głębokie doświadczenie tegoś na poziomie jakimś bardzo wewnętrznym, ale trzeba uczciwie powiedzieć, to nie będzie miłe. Oczywiście tutaj wiele rzeczy takich globalnych się dzieje. Tutaj przecież te ulewy, które tutaj na Dolnym Śląsku, w południowej Polsce się gdzieś przewalają fronty, pogoda. Jeszcze wiele innych rzeczy się może zdarzyć. Trzęsienia ziemi, katastrofy naturalne. To jest domena znaków zmiennych w mediach, wypadki. Ale to już takie globalne procesy. My o tym staramy się nie mówić o takich dużych rzeczach, tylko raczej o tych naszych własnych sprawach. Więc skupmy się na tych rzeczach, które mocno nas absorbują emocjonalnie, energetycznie. Dobre strategie to podstawa dobrych osiągnięć, więc tym jak najbardziej na to stawiamy. We czwartek zdecydowana poprawa nastroju. Zdecydowana. Słońce w trygonie do Urana, czyli po tym dramatycznym bardzo, po tej dramatycznej pełni, po tych wstrząsach i zawirowaniach nadejdzie spokój, harmonia, odprężenie. Oczywiście to jest bardzo dobry aspekt, jeśli chodzi o pracę umysłową, o intelekt, o planowanie, zarządzanie informacją. Uran jest patronem kreatywności, nowoczesnych rozwiązań, pomysłowości, innowacją, przedsiębiorczości, wolności i współpraca jego harmonijna ze Słońcem będzie na pewno dobrze procentować tym wszystkim działaniom, które mają służyć naszemu rozwojowi szeroko rozumianemu. Czyli mamy zrobić jakiś tam kolejny krok naprzód, pójść dalej, zrobić kolejną odsłonę jakichś naszych przedsięwzięć. Więc bardzo fajny moment na takie wybory, decyzje, plany, działania. W sobotę znowu dosyć intensywnie. Tutaj się to troszeczkę, można powiedzieć, znowu mamy te konsekwencje tego półkrzyża, który się po prostu będzie tutaj objawiał praktycznie cały tydzień, to nie ma się co łudzić. Więc może już bez pełni, ale nadal jego odsłony są. Słońce wejdzie w opozycję do Neptuna, czyli mogą się zamanifestować różne nasze lęki, niepokoje, smutki, tęsknoty, pragnienia, różne uczucia, które są takie bardzo gdzieś zepchnięte.
że mogą się zacząć też manifestować różne też nastroje, które gdzieś, z którymi sobie nie radzimy, zaburzenia emocjonalne, depresyjne stany jesienią lubią się no niestety przejawiać, więc ci wszyscy, którzy mają takie sezonowe trochę historie, napady, będą się musieli jakoś z nimi uporać, będą musieli coś z nimi zrobić, bo to się bardzo mocno tak gdzieś tu zawiruje, zaakcentuje, a dodatkowo Merkury w kwadraturze do Jowisza, czyli znowu ten kawałek tego półkrzyża. No i to wszystko teraz gdzieś jeszcze w obszar umysłowy, taki czysto intelektualny, komunikacyjny, informacyjny gdzieś tam wdziera. Czyli bardzo taka też sugestia, żebyśmy panowali nad tymi wszystkimi naszymi rzeczami, które w głowie siedzą. Nad naszymi przekonaniami, myślami, mentalnymi różnymi wyobrażeniami, które mogą się gdzieś tam mocno manifestować i niekoniecznie w miły sposób, tak jakbyśmy sobie tego życzyli, na pewno. W niedzielę. I tutaj mamy taki podwójny trochę zestaw. Z jednej strony harmonijny, bardzo ładny aspekt, jakim jest Słońce w trygonie do Plutona, czyli aspekt regeneracji, transformacji, ale takiej pozytywnej, czyli stawania na nogi, odzyskiwania mocy, sił witalnych, sił życiowych, zdrowia, formy, czyli odzyskiwania takiej życiowej energii, która gdzieś tam może być zachwiana i mogliśmy ją poczuć bardzo silnie, bardzo się mocno gdzieś tutaj zachwiała na tej pełni, więc to jest dobry, bardzo harmonijny aspekt, bardzo pomyślny, pozytywny, no ale z drugiej strony Wenus się znajdzie w kwadraturze z Plutonem, wiemy, że Wenus z Plutonem ma nie najlepsze relacje. Pluton, Hades porwał Persefonę do świata zmarłych, podziemi, mroku i cienia, więc Wenus nie przepada za nim. Ale no, z drugiej strony przecież jednak ten aspekt pokazuje też pewną taką siłę kobiecą, która się też manifestuje w oczywiście specyficzny sposób, ale jednak, czyli energia kobieca doświadcza, czy może doświadczyć pewnych zranień, pewnych rzeczy trudnych, bolesnych. No, tym wszystkim, zwłaszcza kobietom, ale nie tylko kobietom, bo Wenus nie jest patronką wyłącznie kobiet. Jest patronką miłości, przyjemności, zabawy, a ta nie jest zarezerwowana dla kobiet, dla wszystkich, dla każdego człowieka. No więc tutaj na tym polu mogą się ujawnić dla tych wszystkich, którzy mają pewne nieprzerobione lekcje, pewne traumy, pewne przykre stany emocjonalne, duchowe i psychiczne, które mogą po prostu wyjść. Różne zranienia, nadużycia seksualne zwłaszcza, czy straty uczuciowe, miłosne, mogą się zadziać. Ale z drugiej strony, tak jak mówiłem, trygon Słońca z Plutonem daje nadzieję, że to się poukłada, że zintegrujemy ten cień. To jest podstawa psychoterapeutycznych procesów bardzo ważnych. No i wydarzenie bardzo ważne. O godzinie 14:43 Słońce wkracza w znak Wagi. Słońce w Wadze jest w momencie, kiedy mamy do czynienia z jesiennym zrównaniem dnia z nocą, czyli linia wędrówki Słońca przecina równik na półkuli północnej, wtedy zaczyna się jesień, astronomiczna jesień i dnia ubywa, nocy przybywa. Dlaczego starożytni uważali, że Słońce w Wadze upada? Słońce jest w upadku w Wadze. No, osoby, które mają Słońce w Wadze, by się bardzo oburzyły, powiedziały, no jak to możliwe? Jak to? To jest niesprawiedliwe. Nie można tak. Ja mam Słońce w Wadze. Ale to raczej powiedzmy o pewnej metaforze. Dlaczego? No bo od tego momentu jakby to, co jest domeną Słońca, czyli życie, światło, energia witalna, sił witalnych, mocy i życia, słabnie. A jak słabnie ta energia, no można powiedzieć, że Słońcu to szkodzi. Dlatego jakby wygrywa wtedy ciemność nad światłem. Tak to można metaforycznie powiedzieć. Oczywiście to jest, pamiętajmy, no nie traktujmy tego, że o, teraz złe rzeczy się dzieją. No wiadomo, jesień, nastroje melancholijne, niektórzy to odczuwają, ale przecież nie traktujemy tego dosłownie. Nie interpretujemy tego w sposób bardzo dosłowny, literalny, bo to jest przecież, no mówiąc najogólniej, niezbyt mądre podejście i dosyć fałszywe i niespecjalnie daleko prowadzące nas do przodu. A zatem zachowujemy dobry humor, nastrój. Jesień też jest bardzo pięknym czasem na pracę z emocjami, zastanawianie się, co nas czeka w nadchodzącym roku. No właśnie, co nas czeka w nadchodzącym roku? To jest bardzo ciekawe. Nie mówimy tutaj o globalnych prognozach, ale o naszym życiu, o naszych sprawach. Czyli
jak ja mam się ustosunkować do tego wszystkiego, co się dzieje na świecie, do tych wszystkich zdarzeń, procesów astrologicznych. Taką szansą jest jakaś pomoc, jakieś wsparcie, jakiś poradnik, jakiś przewodnik. Czymś takim może być astrokalendarium na rok 2025 mojego autorstwa, które wydajemy razem z żoną. Tylko w naszym sklepie w Solarius już ruszyła przedsprzedaż. Wszyscy ci, którzy kupią teraz astrokalendarium, 15% obniżki ceny oraz ci wszyscy, którzy teraz właśnie w przedsprzedaży kupią, kiedy wyjdzie z drukarni, a wyjdzie w październiku, wyślemy was do was w pierwszym rzucie z moim podpisem, autografem, także specjalnie dla tych wszystkich, którzy w przedsprzedaży zakupią astrokalendarium na rok 2025, wydawnictwo Ezoter. Zapraszam serdecznie tych wszystkich, a przy okazji warsztat zapraszam na styczniowy, może to jeszcze wydaje się odległy termin, wcale nie, styczniowy warsztat Astrologiczna Mapa Marzeń. Co by było, gdybyśmy połączyli astrologię, techniki pozytywnego myślenia, wizualizację, techniki twórczego myślenia w całość. Ha, widzicie, to jest fascynujące, mnie to fascynuje od wielu lat, zajmuję się i zajmowałem się technikami twórczego myślenia, kreacją podświadomości, pracą z podświadomością, uczeniem się szybkiego czytania również, czyli tych wszystkich takich technik, które my kojarzymy z rozwojem umysłu. I tym się właśnie zajmuję i to właśnie będzie jakby polem tego warsztatu w Nałęczowie, ma miejsce od 23 do 26 stycznia. Zapraszam serdecznie tych wszystkich, którzy chcą pracować zarazem ze swoim horoskopem, czyli jak wyciągnąć z horoskopu swój potencjał do twórczych działań rozwojowych, kreatywnych, możliwości swojego umysłu w oparciu o horoskop. To będzie fajny bardzo warsztat. Ilość miejsc ograniczona, ja robię małe warsztaty, jak wiecie, to nie są duże wydarzenia, więc zapraszam tych wszystkich, którzy chcą się czegoś fajnego dowiedzieć o swoim potencjale rozwoju. Dziękuję serdecznie. No i jak zwykle pamiętajcie, że w poniedziałki spotykamy się o 7, czyli raport tygodniowy, a w soboty o 7 rano komentarz, astrologiczny komentarz dnia, czyli komentujemy, co się wydarzyło, co się zdarzyło, co się zdarzyło, jak to może astrologia na to odpowiedzieć, skomentować. To jest też bardzo, wydaje mi się, cenne i możliwe do poznania siebie i astrologii. Dziękuję serdecznie, zapraszam w sobotę i za tydzień.